22 listopada wspominamy błogosławionego Tomasza Reggio, biskupa. Tomasz Reggio przyszedł na świat w Genui 9 stycznia 1818 roku jako syn markiza Jana i Anieli. Następnego dnia był ochrzczony. W wieku 10 lat po raz pierwszy przystąpił do Komunii Świętej. Początkowo uczył się w domu, naukę kontynuował w szkole katolickiej. W wieku 21 lat rozpoznał powołanie do kapłaństwa. Po formacji 18 września 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wyraził pragnienie. Chcę zostać świętym, obojętnie ile to będzie kosztować, żyć modlitwą i ascezą, gdyż to są kamienie węgielne chrześcijaństwa. Był to trudny dla Kościoła czas przemian w połowie XIX wieku. Gdy miał 25 lat, został wicerektorem seminarium w Genui, następnie rektorem seminarium w Chiaviari, w prowincji Genua. Pracując tam, współtworzył pierwszą katolicką gazetę, Katolicki Standard. Po 25 latach, zgodnie z wytycznymi kościelnymi, zakończył, bez rozżalenia, wydawanie gazety. Był też proboszczem bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Genui. Gdy miał 59 lat, został biskupem bardzo biednej diecezji Ventimiglia na zachodzie Włoch. Mimo trudności w ciągu 15 lat zorganizował 3 synody diecezjalne, zadbał o katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych oraz o odnowienie piękna liturgii. Ponieważ nie miał innego środka lokomocji, jeździł na mule, by odwiedzić najodleglejsze wioski w diecezji. W roku 1878 założył zgromadzenie sióstr świętej Marty. Miały służyć jak Marta, z pokorą, najbiedniejszym z biednych. Uczył, że modlitwa uzdalnia do rozpoznania Chrystusa w ubogich i służenia im. W 1887 roku tereny jego diecezji nawiedziło trzęsienie ziemi. Mimo, że miał już 69 lat, przeszukiwał gruzy i pomagał ludziom. Zobowiązał do tego także innych kapłanów. Założył 2 sierocińce dla dzieci, w których znajdowały opiekę i uczyły się różnych zawodów. W wieku 74 lat był tak zmęczony, że poprosił papieża Leona XIII o zwolnienie spełnionych obowiązków. Odpowiedzią było powołanie go na arcybiskupa Genui. Tam sytuacja nie była łatwa, gdyż część mieszkańców była wrogo nastawiona do kościoła. Swoją posługą sprawił, że z problemami przychodzili do niego jak do ojca i wierzący, i niewierzący. Wraz z innymi biskupami zakładał stowarzyszenia katolickie. Troszczył się o prawa dla wykorzystywanych robotników, a szczególnie emigrantów. Tym zdobył sobie uznanie władz miasta. 2 kwietnia 1892 roku udzielił święceń kapłańskich Augustynowi Czartoryskiemu. Znany był jego honor, radość, prawie beztroska, ale mało kto wiedział, że modlił się każdego dnia od 3 do 6 rano. Był wielkim czcicielem Pana Jezusa i Matki Bożej. Zmarł w opinii świętości 22 listopada 1901 roku. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział, brzmiały: Boże, Boże, sam Bóg mi wystarczy. W czasie beatyfikacji 3 września 2000 roku święty Jan Paweł II mówił o nim: Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie. Te słowa świętego Jakuba apostoła zrealizował Tomasz Reggio, ksiądz i dziennikarz, a później biskup Ventimiglia i wreszcie arcybiskup Genui. Był człowiekiem wiary i kultury, a jako pasterz umiał być uważnym przewodnikiem wiernych w każdych okolicznościach. Wrażliwy na liczne cierpienia i ubóstwo swego ludu, udzielał natychmiast pomocy w każdej ludzkiej potrzebie. Pragnąc zaspokoić ludzkie biedy, założył rodzinę zakonną, sióstr świętej Marty, powierzając im zadanie niesienia pomocy pasterzom Kościoła, zwłaszcza na polu charytatywnym i wychowawczym. Jego przesłanie można określić słowami: prawda i miłość. Przede wszystkim prawda, która oznacza uważne słuchanie Słowa Bożego i odważny impuls w obronie i szerzeniu Ewangelii. A potem miłość, która inspiruje nas do miłowania Boga
i z miłości do Niego wszystkich, ponieważ są braćmi w Chrystusie. Jeśli Tomasz Reggio kogoś preferował, to właśnie tych, którzy mieli trudności i cierpieli. Dlatego dziś jest przedstawiany jako wzór biskupom, kapłanom i świeckim, w tym także tym, którzy są częścią jego duchowej rodziny. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy błogosławionego Tomasza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.